Jesteśmy dzisiaj w nowym miejscu. Chłopaki sobie polecą na Kassandrę. Zaliczą kolejny palec. Takie mamy startowisko. Tu się rozłożyliśmy. Jest godzina 7 naszego czasu. Wiaterek taki, no nie za bardzo, bo na budynki. Ale ma się potem odkręcić o 180. Czy tak będzie? Przekonamy się o tym. Tutaj sobie ludzie wybiegają rano na jogging. Ta droga asfaltowa jest świetna, ona się tutaj ciągnie przez kilka, może kilkanaście kilometrów wzdłuż plaży. Piękna trasa rowerowa, tam już następny bieg nie widać za nim. Stop. Gutek pierwszy wystartował i będzie pierwszy lądował, już zbliża się. Przez obiektyw to ja praktycznie tutaj nic nie widzę, nawet nie mogę go... A jest, tam jest.
butek robi rozpoznanie i za drugim podejściem będzie lądował. Opisz, Gutek, wrażenia w kilku słowach z tego lotu. Kolejny raz, kolejne inne miejsce. Przelatywałem po jednej stronie palca na drugą stronę. Kasandrę przelatywałeś Kasandrę, z jednej tak. na drugą stronę. Aha. Jedna na drugą stronę. No i przekop Mierzei Wiślanej. No tak, coś takiego podobnego. Dwa razy startowałem. Jeszcze mogę wystartować. No fajnie, fajnie. Ale pogoda w powietrzu super. Nic super. Nic no, wystarczy spojrzeć na ten, tak. na ten rękaw, co on pokazuje. Gdzieś tam termika się odzywa, ale to po prostu bąbelki jakieś tam. Aha, tak czyli fajnie było w sumie. Jak tam z paliwem stoisz, pokaż. Paliwem? O, jeszcze. O, do kabłonka masz. Spoko. No Mariusz wraca. Proszę o wrażenia. O, zimno. Gdzieś ty latał. A ja wiesz co? Ja trzy razy ganiałem się to i z powrotem. Najpierw nad kanałem, nie? Poleciałem tam te klipy. Takie, no fajne, nie? Ale trochę przy nim krzepie. W górę. No ładnie nosi, nie? No to patrzę, nudne mi to. Nudzi mnie to. Na drugą stronę, nie? I zobaczyłem w środku, nie wiem czy widziałeś, takie bagna. No to wiem. Sitowia, tak, takie wiesz. Tak. Tam zawsze wiesz, były te ptaki. No właśnie takie inne ptaki. Przypomnijcie. Flamingi. Tak. No właśnie jakieś takie. Godzina 8. Godzina 8, no i dobra. Godzina 8, a zjadę. Połowę zupy ci zostało jeszcze. Połowę zupy zostało. Teraz masz elegancko. No i tradycyjnie parę słów o tym locie poproszę. Długi był. Dawno nie byłem na Kasandrze. Mhm. Doleciałem do tego cypelka. Piaszczystego, ale z powrotem już się zaczęło lekkie rodeo. Aha. Tamtą stronę leciałem tak trochę wyżej, a z powrotem chciałem coś tam sfilmować. Nad klifami. No, ale już się zaczęło tak fajnie. No i obawiałem się, że nie dolecę z uwagi na paliwo, ale jeszcze ci zostało. Nie jest źle naprawdę, ale widoki boskie, mówię wam. Zaraz zobaczę, ile leciałem. Dokładnie godzina 54, o. No to prawie dwie.
Where have you been, in Nikiti? No, I went to Sunny Beach, and then I went to Agios Mamas. Okay. I think you was about 2 hours in the air. Yeah, something like this. Momencik. Come on. Siemano. Już zaparowałem się. Zaparowałem, wiem. Hello. Już zaparowałem. Cold. Now you will not see in objective is objective. Wet. To jest już taki nasz w zasadzie ostatni pożegnalny wieczór. Jutro Jari wyjeżdża. Dzisiaj ma odpoczynek, a Gutek przejął jego obowiązki. Dzisiaj. I robimy sobie o takie szaszłyczki. Kupiliśmy sklepie gotowe. Gutek tylko dołożył cebulkę. Dosmaczy. I jedziemy z kopcem. Sauny korzystaliśmy po kilka razy codziennie. Świetnie się spisała. To jest nowa sauna Jarego. Starą oddaję mecenasowi. Gratis. A tutaj mieszkamy na pierwszym piętrze. Drugi i trzeci pokój. W Pewce. To takie, nie wiem ile to, 7, 8 metrów. Mają te trzciny jak bambusy grube. Jari to nawet jakoś flaszeczkę jest. Czy jeszcze coś potrzebujesz, Gutek? Jeszcze flaszeczkę taką tutaj postawił na koniec.